W środę 14 września w kinie Remus odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie dr Elżbiety Zubrzyckiej z młodzieżą kościerskich szkół. Tym razem byli to uczniowie 7 i 8 klas podstawówek. Środowe wykłady rozpoczęły się już od godziny 8.30. Wtedy to pierwsza ze szkolnych grup pojawiła się w kościerskim kinie. Z uwagi na dużą ilość młodzieży prelekcje podzielono na 3 bloki, z których każdy trwał po 75 minut. Tegoroczne spotkanie zorganizowano pod hasłem „Nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy” oraz „Co nam daje siłę, abyśmy dobrze wybierali i żyli szczęśliwiej”. Jednym z tematów poruszanych podczas wykładu były używki i uzależnienie od nich. Używki były takim elementem dodatkowym, pokazującym, że my w życiu podejmujemy decyzje i nie dopiero jak będziemy mieli 18 lat, ale już dużo wcześniej. I ja bardzo chciałam w czasie tego wykładu napełnić tą młodzież takim przekonaniem, że są wspaniałymi, wartościowymi ludźmi. To coś, co nazywam, że są darem dla świata. Wszyscy rodzą się z godnością i z wartością. Niestety wychowanie powoduje, że nie mamy poczucia tej godności i nie mamy poczucia wartości. Ale jeżeli poczujemy się ludźmi wartościowymi i godnymi, to się stają takie kierunkowskazy w życiu, co wybierać. Dobrze czy źle? Dbać o siebie czy nie? Jeżeli ja się czuję godna, to ja nie będę traktować mojego ciała jak śmietnika i nie będę do niego wrzucać byle czego. Jeżeli czuję się wartościową osobą, to nie będę robić rzeczy, które prowadzą mnie na manowce. A wszystko to jest związane z tym, że kiedy rozmawiamy z dorosłymi ludźmi, którzy na przykład palą lub piją, kiedy zacząłeś? W szkole. I to była młodzież, z którą rozmawialiśmy, 14-15-letnia. Pytanie, czy to nie za późno na takie rozmowy i wykłady, dlatego że dzieci zaczynają, te, które potem się naprawdę w te nałogi zaangażują, wcześniej, i 12 lat, i 10, i 9, małe są i bardziej naśladują innych, chcą być tacy jak wszyscy, szukają poczucia wartości w ten sposób. No staram się im pokazać, że jeżeli chcecie być dorośli, to spójrzcie na dorosłych, którzy palą lub piją, którzy mówią, jak ja bym chciał rzucić albo chciała rzucić to palenie, ale nie mogę. I człowiek nie jest wolny właśnie dlatego, że uległ temu nałogowi. Oni tego nie wiedzą, oni coś naśladują i chciałam, żeby wyszli stąd z takim poczuciem, każdy dzień to są podejmowane decyzje, każda decyzja przynosi jakieś określone skutki. Im bardziej czujesz się człowiekiem godnym i pełnym wartości, tym lepiej wybierasz i poprowadzisz swoje życie w takim kierunku, który będzie dla ciebie dobry i satysfakcjonujący. Głównym organizatorem spotkania była Biblioteka Miejska w Kościerzynie przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warto dodać, że było to już drugie w tym roku spotkanie z kościerskimi uczniami. Pierwsze miało miejsce na wiosnę bieżącego roku. W kwietniu gościliśmy w sali Szopińskiego maturzystów. Teraz 21 września będą następni maturzyści. Mieliśmy mnóstwo pozytywnych głosów, że bardzo dużo dało im to do myślenia, że postanowili zmienić jakby swój sposób myślenia. Też jakby maturzyści, którzy w takim już stresie przez właściwie całą tą ostatnią klasę są, na przykład nauczyli się pracy z oddechem, dzięki czemu potrafią się relaksować bez używek, bo to też o to chodzi, żeby jakby odrzucić te wszystkie mechaniczne, niedobre rzeczy, które nas uzależniają, a nauczyć się pracować z własnym ciałem. Kolejne spotkanie, tym razem dla uczniów szkół ponadpodstawowych, odbędzie się już 21 września. Chcemy im dać na początku roku taką siłę, pomysł na to, jak radzić sobie z różnymi problemami życia codziennego, żeby umieli odmawiać, jak ktoś ich zachęca do złych rzeczy, żeby czuli się pełni wartości, żeby uczyli się na co dzień właśnie dostrzegać pozytywy.